trakcie ulewy poziomy piwniczne szkoły podstawowej nr 7 w Tczewie zostały zalane. Najbardziej ucierpiały klasy przeznaczone dla zerówek. Jak doszło do zalania? Czy wiadomo, co zawiodło? Była ulewa i wody tak dużo było, że kanalizacja nie zdołała odprowadzić tej wody. Zawiodła też klapa zwrotna, uległa uszkodzeniu i to spowodowało, że wody kanalizacyjne wylały w części piwnicznej naszej szkoły, między innymi w tych pomieszczeniach, które się teraz znajdujemy. A którędy dostała się właśnie woda do oddziału? No tak jak już powiedziałem, kanalizacja wybiła i to głównie były muszle w oddziałach przedszkolnych w toaletach oraz muszle w toaletach w części tej szkolnej i kratki ściekowe, które znajduje się w łazienkach w części tam dla uczniów. I tamtędy no, staraliśmy się tą wodę zbierać na bieżąco, niestety no, tak dużo jej wpłynęło, że nie dało rady zapobiec tym szkodom, które są. Zerówki przez dwa pierwsze dni, czyli poniedziałek, wtorek, dzięki wsparciu rodzicom nie przyszły tutaj na zajęcia, nie było możliwości. Natomiast od środy już są w części górnej, udostępniliśmy dwie sale, ponieważ klasy są na wycieczkach, zwolniły się dwie sale i tam te zerówki są. Już od poniedziałku chcemy, aby dalej te oddziały przedszkolne funkcjonowały. Wody oraz części zanieczyszczeń kanalizacyjnych udało się pozbyć wraz z pomocą Rady Rodziców, pracowników szkoły, strażaków oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie. Po ulewie firma sprzątająca przeprowadziła dezynfekcję pomieszczeń piwnicznych. W czasie wakacji szkoła przejdzie również remont. Tylko dwie klasy przeznaczone dla zerówek uratowano przed zalaniem, a pozostałe z nich zostały prawie bez żadnych mebli. Jeśli chodzi o straty, to tutaj trzeba powiedzieć, że największe straty to są w meblach znajdujących się w oddziałach przedszkolnych. Zostały one zalane, ponieważ są z płyty, więc te płyty wybrzuszyły się i nie nadają się do dalszego użytku. I to będzie jakby takie największe zapotrzebowanie na ten, aby odnowić ten zasób materiałów. Też zalane zostały od spodu szafki ubraniowe i tutaj będziemy chcieli też te najbardziej uszkodzone wymienić na nowe, jeżeli pozwolą na to środki. Zabezpieczyliśmy też już kanalizację poprzez zawory zwrotne nowe, które dzięki pomocy z WIK-u zostały już zamontowane. No i osuszamy dzięki pomocy TBS-u. Otrzymaliśmy dwa osuszacze, które tutaj suszą te pomieszczenia jeszcze. Czy mieszkańcy Tczewa mogą w jakiś sposób pomóc szkole? Główne potrzeby to są zarówno te mebelki do klas. No tutaj trzeba było, nie są to takie zwykłe meble, tylko trzeba by było no, tutaj z nami się skontaktować, byśmy powiedzieli jakie. No i co ważne, muszą to być certyfikowane meble, a więc nie mogą być takie z domu, że ktoś przywiezie. Natomiast no, niewielkie pomocy dydaktyczne, jakieś gry, tego typu zabawki też byłyby mile widziane, bo to na pewno tutaj dzieciom by umiliło czas w tych oddziałach przedszkolnych. No i szafki do szatni, czyli takie jakieś wieszaki, to jest to, co by było najbardziej potrzebne tak, w tej chwili. Chciałbym tutaj dodać, że stały kontakt był z Urzędem Miasta, także mamy tutaj też wsparcie z Urzędu Miasta, jeśli chodzi o pokonywanie tych trudności, które nas tutaj spotkały. Dyrektor dziękuję rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły oraz wszystkim instytucjom, które pomogły SP7 w tej sytuacji. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dzięki temu no, te szkody udało się w miarę zminimalizować.